Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną, trzecią już część przeglądu kół ratunkowych w poszczególnych wersjach teleturnieju milionerzy w poszczególnych krajach. Dzisiaj będzie kolejnych 7 wersji z 6 krajów Europy Zachodniej i Południowej. Dlaczego 7 z 6? Albowiem dzisiaj omówimy dwie wersje z Belgii. Zarówno flandryjską, jak i walońską, no bo tutaj się kwestia kół ratunkowych trochę różni. No i właśnie od Belgii zaczynamy, od Flandrii, ściślej rzecz ujmując. Holendersko-języczna wersja milionerów w Belgii używała w swojej historii trzech kół ratunkowych, tylko i wyłącznie stare trypaku. Były to pół na pół, telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności, no i bez przerwy od roku 99 do 2006 niezmiennie były w użytku we flandryjskiej wersji milionerów. Natomiast w Walonii, czyli w tej części francuskojęzycznej, było podobnie. Pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności od roku 2000 do 2008, czyli przez cały czas trwania walońskich milionerów. No ale w 2008 roku jeszcze dodano zamianę pytania, jako czwarte koło ratunkowe, które chyba po piątym pytaniu było dodawane. No i właśnie francuskojęzyczni milionerzy w Belgii używali kół ratunkowych czterech zamiast trzech, czyli jedno więcej niż flandryjscy. Wychodzimy z Belgii, udajemy się do Francji, a we Francji mamy pięć kół ratunkowych we francuskiej wersji milionerów. No i tak, pół na pół, telefon do przyjaciela. To były koła ratunkowe używane we wszystkich wersjach ciągle, bez przerwy, niezmiennie od roku 2000 do 2021, czyli od początku do końca istnienia. Potem mamy pytanie do publiczności, używane od 2000 do 2019 i ponownie w 2021. Zamiana pytania, to był krótki odcinek, no taki krótki, nie taki krótki, 3 lata, 2006-2009. Wtedy zamiana pytania była w użytku wersji francuskiej, no i w latach 2019-20 zapytaj gospodarza. I w ten sposób mamy pięć kół ratunkowych w historii francuskich milionerów. We Włoszech natomiast tych kół ratunkowych było 6. W latach 2020, przypominam, że była przerwa w latach 2011-18. I tak, mamy pół na pół, tutaj niezmiennie, od początku do końca, czyli od lata 2000-2011 i 2018-20. To było jedyne koło ratunkowe, które było we wszystkich włoskich wersjach milionerów. Pół na pół. Telefon do przyjaciela. Wyłącznie w wersji w latach 2000-2011, czyli w tej pierwszej wersji. Pytanie do publiczności. W latach 2000-2011 i 2018-2019. Zamiana pytania. 2007-2008, czyli tutaj taki krótki epizod. I ponownie w 2020. Zapytaj gospodarza. Od roku 2018 do 20, czyli to całe drugie życie milionerów we Włoszech, to bez przerwy. No i plus jeden również 2018-20, podobnie jak zapytaj gospodarza. I w ten sposób mamy sześć kół ratunkowych w historii włoskich milionerów. W Portugalii natomiast mieliśmy cztery koła ratunkowe. Pół na pół, telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności. We wszystkich wersjach od roku 2000 do 2015. Natomiast w 2008 roku, na krótko, na kilka miesięcy, zagościła jeszcze zamiana pytania. Dalej mamy Szwajcarię. Szwajcaria, dwa życia milionerów, ale za to pięć kół ratunkowych. Aż pięć kół ratunkowych, więcej niż w Portugalii. No i tak mamy, pół na pół, telefon do przyjaciela. Tutaj mamy obydwa okresy, 2000-2001 i 2011. Natomiast dalej mamy pytanie do publiczności, wyłącznie w latach 2000-2001, trzech mędrców i zamianę pytania. Te dwa ostatnie koła obecne były w roku 2011. Trzech mędrców zamiast pytania do publiczności, natomiast zamiana pytania to było czwarte koło ratunkowe w formacie ryzyka. No. A na koniec mamy istnych rekordzistów, czyli Austrię. W Austrii do tej pory, na przestrzeni tych 23 lat ostatnich, mieliśmy 8 kół ratunkowych. No i tak, od początku, czyli od roku 2000, nieprzerwanie, są używane pół na pół i telefon do przyjaciela. W międzyczasie pytanie do publiczności, od 2000 do 2020 i ponownie od 2022. Podwójny strzał, czwarte koło ratunkowe w formacie ryzyka. Od 2007 do 2019. W 2019 producenci dostali jakiegoś defektu mózgu, moim zdaniem, i podwójny strzał zastąpili zamianą pytania. I zamiana pytania od 2019 roku jest czwartym kołem ratunkowym w formacie ryzyka. Oprócz tego mieliśmy jeszcze zapytaj znajomego na kilka odcinków w 2020, zapytaj milionerów, koło ratunkowe używane wyłącznie w odcinku specjalnym na 20-lecie teleturnieju i pytanie do trzech widzów z publiczności w latach 2021-2022. I to były wszystkie wersje
które chciałem dzisiaj omówić. Wszystkie koła ratunkowe w historii tych 7 wersji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.